Druga wojna światowa była być może najkrwawszym konfliktem w historii ludzkości. W wartościach bezwzględnych, w liczbach bezwzględnych, oczywiście najkrwawszym. Użyłem sformułowania być może, gdyż trzeba też patrzeć na proporcje ludności świata, kontynentów w innych epokach. Była jednak na pewno wojną, która charakteryzowała się innym podejściem. Wyraził je zresztą na samym początku, tuż przed wojną jeszcze, Adolf Hitler na tajnym spotkaniu ze swoją generalicją. Powiedział bardzo prosto: celem tej wojny, celem naszego ataku nie jest jakaś linia, jest całkowite unicestwienie przeciwnika. A więc nie tylko zniszczenie, vernichtung, czyli anihilacja, unicestwienie. To był cel III Rzeszy Niemieckiej. I zabrała się za to cała Rzesza Niemiecka przy wsparciu milionów zwykłych Niemców z ogromnym zaangażowaniem. W Generalplan Ost ujęto bardzo dokładnie, co ma się stać z Polakami. Polacy mieli być wymordowani, eksterminowani w ogromnej większości. A ta niewielka mniejszość, która miała pozostać przy życiu, miała być niewolnikami narodu panów. I realizowano ten plan, Generalplan Ost, z żelazną konsekwencją. Od pierwszych dni wojny. Pierwsze minuty wojny to obok Westerplatte także Wieluń. Wieluń, godzina 4:40 i pierwsze bomby, 46 ton tych bomb spadło na to śpiące miasto. I takich miast w samym tylko wrześniu w wojnie obronnej było 158 miast, miejscowości, które uległy zniszczeniu, jak Wieluń w co najmniej połowie lub 3/4 swojej całej substancji materialnej. 1200 osób, dzieci, kobiet, także chorych w szpitalu oznaczonym na dachu znakiem Czerwonego Krzyża zostało zamordowanych. I później ta akcja z ogromną konsekwencją była realizowana dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Akcja AB, Außenordentliche Befriedungsaktion, czyli akcja, która dotyczyła całego generalnego gubernatorstwa i zniszczenia nie tylko inteligencji, tak jak my dzisiaj ją rozumiemy, ale zniszczenia wszystkich osób, które przyczyniają się, można powiedzieć, do podtrzymania funkcji państwowych, samorządowych, publicznych. A więc elity, tak, elity oczywiście były przedmiotem szczególnego ataku, szczególnej nienawiści. W Sonderverhandlungsbuch, czyli swoistej liście proskrypcyjnej stworzonej jeszcze przed wojną z udziałem Niemców, Volksdeutschów i Niemców mieszkających na terytorium II Rzeczypospolitej znajdowało się ponad 60 tysięcy nazwisk i wszyscy byli poszukiwani i większość zginęła. Większość została rozstrzelana w tych pierwszych miesiącach wojny. Akcja Tannenberg, która dotyczyła wymordowania elit, Sonderaktion Krakau, Inteligenzaktion, to wszystko są nazwy specjalnych akcji prowadzonych przeciwko Polakom, które doprowadziły już w pierwszych miesiącach wojny do ogromnych, monstrualnych, niewyobrażalnych zupełnie zbrodni. Zbrodni na narodzie, zbrodni na zupełnie niewinnych ludziach i oczywiście także zbrodni wojennych. I kiedy myślimy o nich, o tych wszystkich wydarzeniach, to warto się zastanowić nad tym, jakże powszechnym także i dziś tłumaczeniem ze strony Niemców, to byli tylko rządzący, no ewentualnie jakaś jeszcze grupa tych, którzy
uczestniczyli w tych zbrodniach, ale na zasadzie wykonywania rozkazów. Ja tylko wykonywałem rozkazy. Ile razy zbrodniarze po wojnie posługiwali się taką frazą i tak jak pan prezes wcześniej zauważył, jakże powszechne było traktowanie ich, jak gdyby nic się nie stało. Tak, jak gdyby nic się nie stało. Przykładów można by podawać nie tysiące, nie setki tysięcy, miliony. Ja podam tylko 2-3 przykłady. Profesor Fleischer Hacker, który był antropologiem, prowadził badania na więźniach i 115 więźniów traktował jak zwierzęta doświadczalne. Dziś pewnie nikt by się nie odważył w ogóle na zwierzętach przeprowadzać takich eksperymentów, jakie ten profesor przeprowadzał na ludziach. Na koniec wszyscy zginęli, wielu cierpiało, bo możemy sobie wyobrazić, jakiego typu eksperymenty to były, ale jeszcze, żeby był ostatni akord tej tragedii, to ciała ich spreparowano i zawisły w chyba najbardziej nieludzkim muzeum, jakie historia świata miała, niemieckie Muzeum Rasy w Strasburgu. Heinz Reinefart, kat woli, ochoty, po wojnie był burmistrzem kurortu Westerland na wyspie Sylt i szanowanym posłem deputowanym do lokalnego Landtagu, to chyba Schleswig-Holstein. Straszny zbrodniarz, który uniknął kary. I o jeszcze jednym chcę wspomnieć, bo jego postawa jest szczególnie charakterystyczna. To baron Otto von Firk. On uczestniczył w kraju Warty w przygotowywaniu wysiedleń Polaków. Przeprowadzał te wysiedlenia w sposób szczególnie okrutny. I wielu ludzi oczywiście przy tej okazji zginęło. Tutaj padła taka liczba, że 20 tysięcy dzieci polskich zostało tu bądź w Wieluniu rano, gdzie brałem udział w uroczystościach. 20 tysięcy dzieci zostało porwanych, ukradzionych, wywiezionych na zawsze do Niemiec. Nie 20 tysięcy, dużo więcej. Z samej Zamojszczyzny to było co najmniej ponad 110 tysięcy dzieci. A z terenu całego Generalnego Gubernatorstwa i całej Rzeczypospolitej o wiele, wiele więcej. A więc te wysiedlenia barona były szczególnie okrutne, bardzo dotkliwe dla rodzin. Baron Otto von Firk był po wojnie deputowanym do Bundestagu z ramienia CDU. I oczywiście nie miał żadnych wyrzutów sumienia. Przeprowadzany był z nim wywiad, podczas którego miał czelność, nie wiem czy to było w latach 60. czy na początku 70., oskarżać Polaków o zbrodnie na Niemcach. I to chciałem zaznaczyć z całą mocą, ponieważ czelność czy niebywała bezczelność ze strony niektórych Niemców i wielu innych komentatorów właściwie z całego świata była pewnego rodzaju szokiem, swoistym szokiem, myślę, że dla wielu osób siedzących tutaj na sali i dla ogromnej większości Polaków. Kiedy się okazywało, że w latach 90. okazywało się, że Polacy byli współsprawcami i później także, że Polacy są współwinni, może w ogóle całej II wojnie światowej, a już na pewno zbrodniom tam popełnianym. To jest to pomieszanie pojęć, to jest ta nieprawda, ten fałsz, to kłamstwo, któremu musimy dać odpór, któremu daje odpór z całą pewnością ten raport. I w tych różnych meandrach tego tematu, które są jakże dramatyczne, jak strasznie tragiczne dla losów narodu polskiego, warto wspomnieć jeszcze o kilku aspektach. One trochę się przewijały dzisiaj w niektórych wypowiedziach, ale chcę trochę z innej perspektywy na to popatrzeć. Otóż obok tych bezpośrednich strat, co jest oczywiste, Polska straciła swoje szanse rozwojowe. Jak je zmierzyć? Ja popatrzyłem na pewien raport
Angusa Madisona, słynnego, jednego z najsłynniejszych ekonomistów historycznych, historyków, ekonometryków, jednocześnie mierzących produkt krajowy brutto w dolarach międzynarodowych, bo taka miara jest używana Hiszpanii i Polski. Rok 1951, rok 1991. Otóż w 1951, według tego raportu, Polska średnio na głowę mieszkańca, zniszczona wojną Polska, miała 113% na średnio na głowę jednego mieszkańca dochodu w porównaniu do dochodu per capita mieszkańca Hiszpanii. 40 lat później było to 38%. A więc niebywała utrata wielkich szans rozwojowych. Tak mocno dająca się odczuć także dziś. Oczywiście elity, które straciliśmy, inżynierowie, którzy nie wynaleźli swoich wspaniałych wynalazków, naukowcy, którzy nie byli w stanie opracować tego, jakimi talentami zostali obdarzeni, nie byli w stanie przekuć swoich myśli w czyn, bo zostali zamordowani. Ale też cała gospodarka, całe państwo polskie, które nie mogło się normalnie rozwijać. Musimy o tym wiedzieć, bo w pewnym sensie przecież te straty, strata ponad 5 milionów ludzi, ponad 5 milionów 200 tysięcy ludzi, ponad wszelką wątpliwość, to pewnego rodzaju liczba, której nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Nikt przecież takiej straty rodzinom, tym ludziom, ich bliskim nie jest w stanie nigdy wynagrodzić, nigdy zrekompensować. Nijak nie jest w stanie przywrócić im życia. A więc jest to problem egzystencjalny, wręcz metafizyczny. Ale my jesteśmy dzisiaj zobowiązani, aby te straty w możliwie dokładny sposób policzyć i w oparciu o te wyliczenia przedstawić, tak jak powiedział pan prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, odpowiedni rachunek. Odpowiedni rachunek tym, którzy są temu winni. I dlaczego to jeszcze jest ważne, prócz tych myśli, które tutaj dzisiaj padły? Otóż historia się nie kończy i różni zbrodniarze mogą chcieć dopuszczać się kolejnych zbrodni i tak się też dzieje. I brak ukarania zbrodniarzy, brak zadośćuczynienia, rekompensaty, odszkodowań, brak poniesienia odpowiedzialności zachęca do kolejnych zbrodni. Zachęca tych, którzy sądzą, że będą bezkarni, bo przecież największa zbrodnia w historii ludzkości, II wojna światowa, tak naprawdę nie została we właściwy sposób osądzona, nie została we właściwy sposób nigdy przedstawiona z punktu widzenia strat i zadośćuczynienia tych strat. A więc przestroga, pamięć i przestroga. Przestroga także dla przyszłości. To niezwykle ważne dzieło, którego podjął się zespół pod kierunkiem pana przewodniczącego Arkadiusza Mularczyka, za którą to pracę chciałem ogromnie podziękować. To wielki, wielki krok w kierunku wyjaśnienia tych zbrodni, w kierunku uzyskania, jestem przekonany o tym, że tak właśnie się stanie, zadośćuczynienia ze strony Niemiec. Niemiec hitlerowskich, ale Niemiec, które odpowiedzialność za II wojnę światową ponoszą jako całe społeczeństwo, praktycznie prawie jako cały naród. Myślimy o tych stratach jako o stratach wojennych, ale w Polsce dochodziło do rabunku monstrualnych rozmiarów przez zwykłych Niemców, zwykłe niemieckie rodziny, zwykłych mężczyzn, kobiety. Nieliczna dokumentacja z tego została zachowana, ale w bardzo wielu dziennikach, pamiętnikach Polaków znajdujemy takie właśnie fakty, takie zdarzenia, które zostały tam ujęte. A więc pamiętajmy o tym, że zwykli Niemcy, jeśli można użyć w odniesieniu do tych zbrodniarzy, bądź bandytów, rabusiów,
gwałcicieli dokonywali grabieży na własną rękę, a państwo niemieckie dokonywało grabieży w sposób systemowy i systematyczny. I mając te wszystkie myśli, kwestie na uwadze, w pamięci, warto się jeszcze zastanowić nad tym, jak te relacje polsko-niemieckie powinny wyglądać. Ja myślę, że ten raport jest raportem bardzo ważnym dla Niemiec także dlatego, że jest raportem, który może służyć prawdziwemu pojednaniu polsko-niemieckiemu. Prawdziwemu naprawieniu tych szkód, tych relacji, które tak okrutnie zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Bo przecież bez prawdy, bez zadośćuczynienia, bez odszkodowania nie ma normalnych relacji między ludźmi, a tym bardziej między państwami, między narodami. Udawanie, że nic się nie stało albo stało się niewiele, jest drogą donikąd. A więc ten raport jest szansą dla Niemiec, jest dobry dla relacji polsko-niemieckich w przyszłości, o ile tylko Niemcy zrozumieją jego głęboki polityczny, materialny, metafizyczny i po prostu ludzki sens. Jeszcze jedna refleksja przychodzi mi do głowy, kiedy myślę o tym raporcie i o tej sprawie. Nasz współczesny wieszcz, myśląc o niesprawiedliwościach wojny, braku rozliczenia strasznych czynów, z którymi mieliśmy do czynienia, wołał: nie w mojej mocy, nie w naszej mocy jest wybaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. I ja myślę, że to jest bardzo głęboka refleksja, którą też powinniśmy w naszych sercach nosić. Ponieważ cóż to byłby za świat, w którym ofiara miałaby przepraszać kata? Ofiara miałaby prosić kata o jakieś wybaczenie. Polacy nie proszą o wybaczenie, bo nie mają o co prosić, o jakie wybaczenie prosić po II wojnie światowej, w wyniku II wojny światowej, gdyż Polacy są ofiarami monstrualnych zbrodni niemieckich. Szanowni Państwo, wierzę głęboko, że ten raport nie tylko ukaże tę zbrodnię w liczbach, bo jak mówimy o tych milionach, to coś we mnie się wewnątrz też gotuje, bo przecież za każdą ofiarą jest indywidualna, osobista tragedia, osobisty dramat. Tak jak to zdjęcie utrwalone tutaj sprzed 83 lat wrześniowej Warszawy przez Juliana Bryana, kiedy 12-letnia dziewczynka rozpacza nad właśnie przed chwilą zabitą przez niemieckiego strzelca swoją siostrą. Albo ten chłopiec, który też patrzy takim dziwnym, nieobecnym wzrokiem na swoją mamę, która jest nieżywa, która jest martwa. Indywidualne, osobiste tragedie. To wszystko powinniśmy mieć także w pamięci. Jeden z najwybitniejszych poetów obszaru niemieckojęzycznego, Paul Celan, powiedział w swojej słynnej Fudze śmierci: Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Śmierć jest mistrzem z Niemiec. I dzisiaj jest z tą śmiercią stajemy oko w oko. Oko w oko z śmiercią, którą przynieśli do naszego kraju niemieccy barbarzyńcy, którzy zniszczyli tamtą teraźniejszość, ale do pewnego stopnia i na zawsze zniszczyli także naszą przyszłość. I chcemy patrzeć w przyszłość. Chcemy oczywiście iść ku lepszemu jutru, do lepszego jutra, ale
Można to czynić tylko na fundamencie prawdy i na fundamencie zadośćuczynienia. I właśnie z taką myślą bierzemy dzisiaj razem z nami duszę tamtych naszych bohaterów i naszych umarłych i idziemy z nimi po lepszą przyszłość. Dziękuję.